Ej, czy wy też słyszycie tą piękną muzykę? Znaczy, wy na pewno, jestem pewien tego, ale ja teraz też. To wszystko zasługa jednego z moich widzów, który ma też swój własny kanał na YouTubie. Mistrzego, dzięki. Naprawdę wielkie dzięki. Podsunął mi pomysł, że mogę po prostu słuchawki podłączyć nie jakoś tam do konsoli, nie tam przez nagrywarkę, nie bezpośrednio do telewizora, bo wspomniał, że on gra tak, że podłączył swoje słuchawki do monitora i nagrywa. I się okazuje, że i wy słyszycie dźwięk, i ja mam dźwięk przez słuchawki. Co prawda, kurczę, w telewizorze wejście z mini jackiem, a to nie są moje najlepsze słuchawki, te, które mają takie wejście akurat. Taką męską końcówkę, no ale no cóż. Lepszy rycerz nic. Sprawdziłem w Far Cry 4, dolby jest, znaczy jakieś dolby. Wiem, kiedy strzelają z lewej, wiem, kiedy strzelają z prawej, więc teraz tylko rozkoszować się trzecim epizodem gry o tron. Chyba The Sword in the Darkness, jeżeli się nie mylę, bo wczoraj pobierałem ten dodatek. No i tutaj z kolei propsy się należą Mateuszowi, mojemu kumplowi, który powiedział mi, że ten dodatek już jest, bo ja tego kurde nie wiedziałem. No jakoś nie ogłosili tego bardzo głośno, wszem wobec. No ale okej, okay, dobra. Maximize your Game of Thrones experience. No thank you. Teraz chcę pograć sobie. Nie, ale mega wkrętka, no imersja jest zdecydowanie większa, kiedy ma się słuchawki na uszach. No save pierwszy, jedziemy właśnie, ale episode, czy wszystko jest już tutaj? O, oh shit. Updating content. No. The Sword in the Darkness, purchased and installed. Dobra, jedziemy z tym koksem, nie ma co wstrzymywać. Po piosence z poprzedniego odcinka, z końcówki poprzedniego odcinka, piosenki Talii. No cóż, kurde, tak bardzo się chce grać. Czekałem na ten odcinek. Ale tutaj chyba poznamy Daenerys w tym odcinku i z tego powodu trzeba się cieszyć jeszcze bardziej. Dracarys! Dobra, zaczynamy, kochani. No właśnie. Previously on Game of Thrones. Dokładnie. I to był głos... Karzełka. To ensure there's no trouble, Lord Whitehill will install a garrison of... A właśnie, którego syna on dał? Czwartego z kolei? Tak? Griff? My son. Dokładnie, to pamiętam, nie? Ale Petera Dinklage'a nazwiska już nie. Could be persuaded to secure Ironwood from House Forrester, Mr. Lady Marjorie might not look favorably on such an alliance, and it would infuriate Cersei. Although what would be amusing for me might prove rather dangerous for you and your house. Czyli wszędzie się będzie działo w dzisiejszym odcinku. No chyba że okaże się słaby. Ale wątpię, póki co trzyma poziom. Father. I'm going to kill you. Is that so? Czyżby wreszcie spotkanie z tym gościem? Ooooo, zobaczymy. Far too long. Who the fuck is he? My boyfriend. Nie. Nie róbmy z Ashera. Roderick, pederasty. Sir? Fetch the maester, hurry! Fetch the maester! Nie, ale wiecie, jaka wiksa grać na słuchawkach? Teraz jestem tak blisko telewizora, że wszystko widzę, nie? Nie muszę być oddalony o 100 metrów. No dobra, tą scenę pamiętamy. Mira później wyrzuciła gdzieś nóż. Nie wiadomo gdzie. No i potem jeszcze poszło pchnięcie w okolice gardła. And the Lost Legion won't stop until you and your friend are dead. Oj, no pamiętam to, ale można było go zabić wtedy, więc to nie było najgorsze, co można było zrobić temu kolesiowi. No dobra, save już na początku, nie będziemy musieli następnym razem, kiedy włączymy grę, oglądać. Previously on Game of Thrones. She's been gone a while. She'll come back. Co, już zbłądzili? No bez skitu. If they catch her, they'll kill her. Da sobie radę. They won't catch her. She's costing us time. It's just that we need to get to Meereen. Every day we lose here is a day that Talia or Rhaen could be hurt or... A, on nawet nie wie, że Ethan nie żyje, nie? Return home safely, Asher, and... Well, you have a history of putting your faith in women who may not deserve it. I wyciągnął tą sprawę mu jeszcze. Powód jego wygnania. Don't lecture me. Dobra, Beszka jest my friend. She's my friend, uncle. She's been at my side for a long time. A widzicie, jaka opalenizna wystąpiła na ich twarzach? Długo chodzą po pustyni pewnie. Too many for us to take. I counted about 2 dozen, maybe more, as well as horses. About half a mile down the canyon.
Tu żołnierzy to raczej nie ogarną, więc no. Raczej boczkiem gdzieś bym poszedł. It's nearly empty. You two care if I finish it off? It might be a while before we find more water. Dying. You deserve it. Drink up. Thanks. Ona robiła za zwiadowcę, no to należy jej się faktycznie. Right. We need to get moving. Znajmniej tak te dwa łyki wody, czy tam wina, nie wiem co oni tam mieli. Nie wiem, pewnie wodę. I tak by nic nie zmieniły. We're 100 miles from Yunkai. When are they going to give up? You really should have killed Tazal when you had the chance. Men like that don't forgive. Ale koleś nie ma ręki, co mi zrobi? Cut off his hand. Dokładnie. Not the kind of thing a person forgets about. I'm not a monster. He was defenseless. I didn't see a need to shed more blood. And how's that working out for you at the moment? It's only a matter of time before they overtake us. Ale i tak z dowódcą, czy nie, z tym Tazalem, czy tam Tazalem, obojętnie, i tak by przecież go ścigali i całą resztę, no tutaj. Co za różnica. A przynajmniej teraz spokojne sumienie. Can we double back? Not without meeting dear old Tazal. We're well and truly fucked this time, Asha. During severe winters, when the Skahazadan floods, it carves out great underground rivers in the sandstone. And when those waters recede, those rivers become caves. And those caves might hide us, if we can find them. I mean, we're trapped for the moment, but all I'm saying is we needn't die. Dobra, thank you, Malcolm. To jest dobra rada. Thank you, Malcolm. That's valuable advice. Of course. A poza tym w jaskini spotkamy smoka, jak pamiętacie z zajawki poprzedniego odcinka. Dobra, climb to może jeszcze nie. Dobra, spójrzmy na ścianę. Co tam interesującego widzisz, Asha? Could we climb out of here? Pretty steep, Asha. And we'd be totally exposed if your friends arrive before we reach the top. No to przestańcie gadać, tylko szukajcie, kurde. Well, we can't stay here, waiting for your butchered friends to corner us. Agreed. Dobra, jeszcze tutaj rzućmy okiem. Do you think we could dig our way through? Or try to scramble over? I don't know. Either will be slow and tricky. One wrong move and the whole thing could collapse on us. To co w takim wypadku teraz? No dobra, wchodzimy. Dobra, może lepiej nie, ale chyba odsłoniłeś wejście do jaskini właśnie, Asha. Nie, sorry, jednak nie. To nie jest wejście do jaskini. No dobra, rozglądamy się dalej. Można jeszcze pogadać z Malcolmem albo z Beszką. Tylko co oni mogą powiedzieć? No kurde, nie w sumie. A ja jestem tutaj, Beszka. Czy tam Beska. Obojętnie. What in seven hells did you two do to rile these bastards so badly anyway? No właśnie, o. Well, back when Asha and I first started running together in Volantis, we had a disagreement with the Lost Legion's commander and it didn't end well. You killed him? I cut his Uju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 j
pogadajmy z nią. Ją trzeba udobruchać. Ona jest zła, to ucina jaja. Thanks for coming with us. I meant to say, thank you. I realize this isn't your fight. And Marine is the last place you'd want to go. God, Sasha, don't go soft on me. No, ale mimika twarzy sugeruje, że może coś czuje do Ashera. Malcolm's not so bad. Look, Malcolm's all right. I promise. He practically raised me. You know my father and I didn't get along. Well, he's an odd one. And he doesn't appear to like me much. He has a lot of things on his mind. The right things, I hope. I hope so too. Know any more about the Lost Legion. Okay. You know anything else about these bastards hunting us? Well, obviously they hate you. Thanks. I figured that out on my own. You've heard the rumor, right? They carve their faces up as an initiation. Flay the skin right off. Po jaką cholerę? They're inside out. That's why they wear those helmets. No. That's a load of horse. No też bym to obstawiał, Asher. A ty co, Beszka, próbowałaś sobie zerzeć twarz, że masz takie dwie szramy?
If you see anything. No. Dobra, to jeszcze gaducha z Malcolmem, bo nic tutaj więcej nie ma faktycznie. Rockslide looks recent. It could have been caused by the Targaryen girls 10,000 unsullied marching through here. No. Something else. A dragon. Something big did that. Smoczysko jakieś. Found anything? Not yet. What's on your mind? Dokładnie, we all need to work together. We all need to go together if we're going to get out of this and onto Marine. I can't have you and Beskar scrapping. So much riding on this. Talia, Ryan, your mother. You and I are supposed to return to Westeros with a sellsword army, and I haven't the faintest idea how we're going to pull it off. So, if I seem a bit moody, that's why. Dobra. No, też ocieplmy wizerunek naszej współtowarzyszki w jego oczach. You trust her now? This may sound harsh, but Beskar's immaterial. I have to put you first. You are all that matters to me, Asha. Aha, i on oczywiście nic nie słyszy. Mimo tego, że konwersują metr od niej, prawda? Tak? No, super. Dobra, co z tymi jaskiniami? How do you know all that? About the floods and the caves? I read all about Essos on the voyage over. Histories of Marine, histories of Slaver's Bay. I just hope it pays off. Let me know if you find anything. Oj, przeskoczyła troszeczkę twarzyczka. Nie, ale serio, no dobra, no to wyczerpałem wszystkie opcje dialogowe. Co teraz? A tam coś widzę, tam chyba jest jaskinia. Jak daleko się mogę wypuścić w naszą stronę? W stronę was, widzów? Jednocześnie w stronę mnie też, oczywiście. Nie, serio? No? Ej, kurde, bez przesady, to zazwyczaj było tak widoczne. Wszystkie rzeczy, które można było kliknąć, dotknąć, pogadać na ich temat, no wszystko było na wyciągnięcie ręki, a tutaj serio nie widzę. A rozglądam się naprawdę bacznie. O, sorry, ale nie zauważyłem zwłok. Aha. No super, ze mnie Sherlock Holmes. Naprawdę spostrzegawczością się teraz popisałem. Looks like we're not alone. No w sumie oni też, jak dopiero teraz zauważyli. Maybe he died of thirst. Ale słychać wodę, ej. Ej. I to jest zasługa słuchawek, że mam je na uszach. That's water. I hear water. From underground. There might be a cave nearby. Co zwłoki będziesz... A, dobra. I tak innych opcji nie ma. Look at this. Gold. Fat lot of good it did him. Czyżby... No nie, no będziemy Marlakowi brać... Spójrzmy na początek. That's a nice purse of gold. Wonder who he was, carrying that kind of money out here. Let's not worry about that now. We need to find cover. Wiecie, mam obiekcję przed braniem tego złota, bo to inaczej. Normalnie każdy człowiek powinien takie coś wziąć, no bo po co Marlakowi złoto? Ale pewnie za ten czyn będę pokarany w przyszłości. Po prostu, że te monety zadzwonią w nieodpowiednim momencie, zdradzę się. No ale złoto się przydaje, no kurde, mamy armię najemników zatrudnić. Jak to zrobimy bez złota? Ach, no dobra. Wiem, że będzie za to kara, wiem. Asha, the Lost Legion will be here at any moment. This is Essos. There's always time for gold. Oh, shit. It's them. Aha, czyli co, teraz nie zdążymy się schować? Conte Freydon! Kesirizzi! Shit! Ale fuk, że nigdy dostał. Come on! No, dawaj, dawaj, dawaj. Go. Tutaj kusznicy was nie sięgną. Oj, Malcolm. Dajesz radę. Asha! Find us another way out of here. Got it. A to jest jak czysto Spartana, hej. Wąski korytarz, wąski przesmyk. To może nawet wielką armię podjąć, tylko trzeba mieć zgrany zespół. Nie, dobra, a tu na faktycznie spalone ciało. Spalone ciało kozła, truchło. Moment, klucz? Dobrze widzę? Tutaj? Nie! Kieł! To co on ugryzł, że stracił ząb? Kurde! No i świetnie. Eska? Malcolm? Fucking run!
Ta, przewróć się o kości. Najlepiej. No wiedziałem, i teraz monety zadzwonią. Monety zadzwonią i Asher zginie. Albo nie. Albo nie, może coś sobie poradzę? Fend off czy retreat? Fend off! Step back! Back! Dobra, to chyba błąd, to był błąd, to był błąd. R2. Dobra, miecze już nie masz? Ło, czy ja bym tego nie uniknął, a Asher faktycznie zginął, nie? No i co teraz? Między młotem a kowadłem. Między zagubionym legionem a smokiem. Pazal Drizes! O, nie denerwuj smoka, bo my z nim to nie zostaniemy raczej. No, Asher, to mogłeś być ty. Gdyby mnie dobry unik. No i teraz masz swoją okazję, żeby mu trzasnąć toporkiem. O, ale czemu rzucasz? Mogłeś podbiec. Teraz nie masz toporu, ani miecza. Oj, oj, oj. Kogo uratować? No nie, no nie ten wybór znowu. Malcolm. Cholera, wybaczcie. Ale tutaj mam większe szanse, żeby mu pomóc. Tam ze smokiem bez broni to ja sobie nie poradzę. A teraz w dwójkę idźcie pomóc jej. Nie. Żyjesz? Can you walk, Asher? We have to move. Bierzemy barana. I'm fine. You think I don't know pain? Get out of my way. Ale będzie zła, no. No ale musiałem podjąć decyzję, no. Ona była w pełni zdrowia, ale walczyła ze smokiem, ale Malcolm już był ranny. On miał mniejsze szanse. Take my hand. No, spaloną. Jezu, no nie daj się złapać? Jest. Dobra, ale teraz się odwróci i spali wszystkich. Albo nie? A w ogóle Khaleesi, odnalazłem twojego smoka. Zgłoś się po odbiór do jaskini. Przyjdź sama. Dobra, jeszcze raz czołóweczka przed nami, ale kurczę, z przycinającą animacją. I teraz dźwięk straciłem, nie wiem czy wy też. Dziwne. Nie, ja bym teraz miał kamerkę, to byście widzieli, że udaje, jakbym grał na skrzypcach, czy tam na wiolonczeli. Nie wiem co za instrument, chyba wiolonczela. Jak któryś z was się zna na muzyce dobrze w miarę, no to niech mi powie co to za instrument. No właśnie to, co to jest za instrument? Wiolonczela? No, tak bym obstawiał. Ale ręki bym sobie nie dał uciąć, bym bardzo prawdopodobnie, żebym kurde nie miał ręki już później. Ale dobra, skoro dotrzemy do Meereen w tym odcinku, no to spotkamy Khaleesi. I co wtedy? No trzeba będzie ją poinformować, że spotkałem jednego z trzech jej smoków. Ale czy to uratuje moje życie? The Sword in the Darkness, epizod trzeci. Kurczę, nie chciałbym tutaj już kończyć, więc zobaczmy jeszcze, co się zaraz stanie. Okej, szybka podróż do Iron Ratu, podejrzewam. Dokładnie, kurde. A nie, sorry, nie, błąd. Przecież to jest ten, Castle Black. Dokładnie. Dobra, ale sorry, za pierwszy raz mnie trafiłem. Sorry lot. Gather round. We're handing out assignments today. Oj, coś mi się wydaje, że Garrett Tato nie dostanie Rangera, tak jakby chciał. Garrett, we'll be men of the watch before nightfall. Right. Sorry. No hard feelings over that business with Finn, yeah? I appreciate you not ratting me out over the knife. Jak twoja stopa? Po krako. Jak mogłeś się postrzelić, kuszo? Just stop stealing stuff. Promise me you'll stop stealing things, Cutter. All right. I swear it.
Never again. No, nigdy nie ufaj złodziejowi. No guarantees on potatoes or lamprey pie. Or for that matter. Just messing with you, Garrett. I promise. I'll mend my thieving ways. No i pięknie. Well, aren't you two sons of whores looking thick as thieves? Having a good laugh over nicking my knife, eh, Garrett? Men like you turn traitor for nothing. It's in your blood. I didn't steal from you, you fucker. Next, you'll be killing men of the watch for a loaf of bread. I didn't take anything from you. No, but you protected the bastard who did. You'll always be an asshole, Garrett. You're just a fucking craven. Enough already, kurde. You let it go. I've had enough of your shit, Finn. Fuck off, Garrett. Finn, leave him alone. It wasn't Garrett's fault. If you're gonna hate someone, hate me. With pleasure. Oj, to mają być moi bracia, nie? The world once called you. After today, you're all brothers. Could even be that the man standing next to you saves your life one day. No raczej nie ten, raczej ten z drugiej strony, Garek. Let's find out then, shall we? Casper, to the builders. Finn, to the rangers. Okay. Lobor, to the stewards. Hugh, to the rangers. No, I got it. Cotter, to the builders. Tam tato. Builders. No dobra. Bo nie potrafi z kuszy strzelać, okej. Okay. And finally. Tato? Garrett to the rangers. Yes, dobra. That's it. Cześć, jak Harry Potter, który się do Gryffindoru dostał. Serio. Well, there we are. I'll be patching up the wall. And you'll be defending. Czyli polepszymy kontakt z tym driblasem. Boys want your gods to give a blessing to this union. There's a weirwood tree beyond the wall. Now form up and follow my lead. Okej. Dobra, kochani. To zróbmy tak, że ja w tym miejscu skończę ten odcinek i do usłyszenia w kolejnym. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!